Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Witam pana serdecznie. Witam pana, witam państwa. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska mówi, że w Wałbrzychu panuje inwestycyjny chaos, a wybrany wariant drogi, która ma połączyć obwodnicę Szczawna z ulicą Wysockiego, jest najgorszy z możliwych. I zapowiada protesty mieszkańców Konradowa. Ma rację czy nie ma racji? Znaczy, ja na temat... posłanki nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ... O argumentach porozmawiamy. O argumentach, bo mój poseł, który mówi nieprawdę bądź jest niekompetentny, to nie mieści się w moich granicach wyobraźni, więc powiedzmy, myślę, że pani poseł była źle poinformowana. Chciałbym zacząć od tego, że oczywiście koncepcja obwodnicy Szczawna-Zdroju nie powstała w ostatnich latach, a powstała w latach 90. jeszcze. W tej chwili są nawet rezerwy terenowe na to przygotowane w planie zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju. Przypomnę, że inwestycja pierwszej części obwodnicy zaczęła się w 2002 roku, zakończyła w sumie w 2013 roku, a to jest następny etap budowy. Czy wybrano najgorszy wariant? Ja myślę, że właśnie w tej chwili jesteśmy DSDiK, a które jest inwestorem. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Czyli jednostka podległa Urzędowi Marszałkowskiemu. Marszałkowskiemu, który w imieniu marszałka zarządza. A wykonawcą jest La France Polska. To jest firma, która wygrała przetarg i wykonuje koncepcję. Przygotowała w tej chwili trzy warianty tej szczawieńskiej obwodnicy, i które są obecnie poddawane ocenie społecznej. A w jakim sposób ta ocena społeczna się odbywa? To spotkanie, które zostało zapowiedziane, które się odbyło w ratuszu, to nie było oficjalne konsultacje społeczne. No, rzeczywiście, bo to był jeden z elementów społecznych konsultacji, ponieważ te konsultacje trwają już, między innymi w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Pan inżynier Andrzej Piękny jest do dyspozycji i odpowiada na pytania, zbiera uwagi. Te uwagi wszystkie, jeszcze po konsultacjach, które się odbędą również w ratuszu w Szczawnie-Zdroju, będziemy chcieli złożyć do kupy, w jaki sposób... Panie dyrektorze, ale to, że pana urzędnik przyjmuje interesantów, to nie jest formalne rozpoczęcie konsultacji społecznych. Powinno być ogłoszenie, formalne wyłożenie dokumentów do wglądu, poinformowanie mieszkańców na biuletynie informacji publicznej, że się takie konsultacje zaczynają. I poza tym, dlaczego Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ma przeprowadzać formalne konsultacje społeczne, jeżeli inwestycje prowadzi, tak jak pan powiedział na początku, organ podległy marszałkowi województwa? To nie tam powinny być konsultacje? Tak, ale myślę, że dla mieszkańców wygodniej będzie właśnie zapoznać się chociażby z wariantami, z przebiegiem tego właśnie tu na miejscu. A powiesił pan to już w internecie? Można tak, to te warianty jest obejrzeć? Te warianty... na pewno zostaną powieszone w internecie. Czyli jeszcze nie są dostępne. Ja panu chciałem zacytować specyfikację istotnych warunków zamówienia. To jest specyfikacja w przetargu, o którym pan wspomniał. Na wyłonienie autora przedprojektowych tych wszystkich prac. Wygrała to postępowanie firma La France. W punkcie 17 jest napisane, uszczegółowione są obowiązki firmy, która te prace przedprojektowe miała prowadzić. Przeprowadzić konsultacje społeczne. Minimum dwie. Udokumentowane spotkanie z miejscową ludnością, radą gminy, lokalnymi organizacjami społecznymi i tym podobne wraz z podaniem ich stanowiska w tej sprawie. Czy pan widział jakiekolwiek efekty tych konsultacji, które przeprowadziła La France? Bo to był ich obowiązek. Obowiązek, który dostali w kwietniu ubiegłego roku.
Proszę pana, żeby rozmawiać o konsultacjach, to trzeba najpierw przygotować jakieś warianty. Trudno sobie wyobrazić, że zaczniemy konsultacje w momencie, gdy nie ma jeszcze wariantów przebiegu. Szkoda, na wszystko mieli 12 miesięcy, mogli zrobić warianty, przeprowadzić konsultacje. Czy pan wie, że one się odbyły? Ja mówię, że w tej chwili odbywają się takie konsultacje i one odbywają się jak gdyby niezależnie od tego, co La France Rozumiem. Robi. Czy pan ma wiedzę o konsultacjach przeprowadzonych przez La France? To, że pan prowadzi konsultacje, to już wiemy. Czy firma, która dostała zamówienie na te prace projektowe, przeprowadziła konsultacje? Czy pan coś również widział? Również to, co się odbyło w ratuszu, było z udziałem firmy La France, wcześniej ogłoszone. Trudno jak gdyby, żeby od mieszkańca do mieszkańca w Wałbrzychu chodzić i przeprowadzać takie konsultacje. No dobrze, panie dyrektorze, to w takim razie 30 lipca 2013 roku zebrał się Zarząd Województwa Dolnośląskiego i w protokole z obrad tego zarządu czytamy: decyzja w sprawie przyjęcia przekroju drogi oraz wyboru wariantu inwestycyjnego, wariant pierwszy czerwony, w zadaniu pod nazwą prace przedprojektowe dla nowego odcinka drogi od ronda obwodnicy Szczawna-Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375, decyzję podjęto. Po co są jakiekolwiek teraz konsultacje, skoro zarząd 30 lipca wybrał wariant? Wybrał wariant jako wariant preferowany. No to ponieważ... nie jest napisane. To jest po prostu decyzję podjęto. Wariant numer jeden. Ale przepraszam, więc trudno mi dyskutować, co jest w protokole z obrad zarządu województwa, bo ja nie wiem. Natomiast na pewno proces projektowania, czyli proces tej koncepcji obwodnicy Szczawna nie został zakończony, więc dopiero po zakończonym tym procesie będzie ostateczny wybór. To jest wybór preferowanego wariantu. My również zgłaszaliśmy w swoim czasie opinie na temat tych wariantów, że też zgłaszaliśmy jako wariant preferowany, to ten akurat wariant, myślę, że tutaj jest, występuje teraz jako trzeci wariant, przez Chełmiec, wchodzący w Naturę 2, natomiast jako wariant, który miałby szansę realnego wykonania, również wskazywaliśmy ten wariant. Dobrze, czyli jeżeli zarząd, jak rozumiem, według pańskiej interpretacji, jest to kierunkowa decyzja, jak rozumiem, zarząd się zbierze w województwie jeszcze raz i z wariantu preferowanego przerzuci się na docelowy. Myślę, że żeby w ogóle przystąpić do inwestycji, do zlecenia projektu technicznego budowy, będzie musiał wybrać jeszcze raz po wykonaniu już decyzji środowiskowej, bo po raporcie oddziaływania na środowisko. Natomiast w pracach koncepcyjnych no, przedstawia się wariant, który jest wariantem preferowanym, którego wykonanie jest najbardziej prawdopodobne. Dobrze, wróćmy jeszcze do tych konsultacji, bo tak jak panu zacytowałem, konsultacje społeczne przez firmę La France miały być przeprowadzone z miejscową ludnością i radą gminy, w tym przypadku, jak rozumiem, radą Wałbrzycha. Czy pan był na jakiejś radzie, obradach Rady Miejskiej w Wałbrzychu, na której by konsultowano tą sprawę? Nie, bo jak byłem. Rozumiem, pan jako dyrektor zwykle bywa na radach miejskich? Nie był pan. Nie byłem, czyli... co nie oznacza, że takie konsultacje nie były. Ale to łatwo sprawdzić w programie rad miejskich, czy były, czy nie były. Ale oczywiście. Pan nie był. Ja taki, nie byłem. Pan na taką nie był, zapraszam. Dobrze, to porozmawiajmy o tym wariancie numer jeden, który w tym momencie budzi kontrowersje pani poseł Zalewskiej i no jak słyszymy też być może mieszkańców Konradowa. I tak jak pan mówi, on jest preferowany, czyli ta decyzja zarządu województwa, no to musielibyśmy sobie ją rzeczywiście zinterpretować bardzo oryginalnie, żeby uznać, że nie jest ostateczna, ale ile budynków jest do wyburzenia w tym wariancie? W tym wariancie w gminie Szczawno i gminie Wałbrzych w sumie jest do wyburzenia około 30 budynków, wszystkich łącznie. Ile z tych budynków wybudowano w ostatnich latach?
pięciu latach. Można mówić, że kilka budynków zostało wybudowane. Czyli jak rozumiem, od momentu, kiedy prezydent Szołomej zgłosił pomysł poprowadzenia tego rodzaju drogi, wydawano już później pozwolenie na budowę, mimo że był pomysł budowania drogi, bo taki zarzut stawia pani poseł. Przepraszam, rozumiem, że to nie pan mówi, tylko pani poseł. Bo jak szczerze raz mówię, że pan prezydent, myślę, że się ucieszy, jak się dowie, że jest pomysłodawcą budowy obwodnicy Szczawna-Zdroju, ale ten pomysł powstał... Panie dyrektorze, dobrze pan wie, że pomysł łączenia ronda w Szczawnie z ulicą Wysockiego pan prezydent wielokrotnie przedstawił jako własny. Niezależnie od tego, kto jest inwestorem, prezydent mówił, ja wymyśliłem... Więc nie będzie trudno znaleźć te cytaty. Przepraszam bardzo, ja nie chcę bronić tutaj pana prezydenta, natomiast ja sam z panem prezydentem uczestniczyłem w wielu spotkaniach, gdzie rzeczywiście przyspieszono pracę nad budową dalszej części obwodnicy, ale myślę, że nikt nie myślał, że obwodnica skończy się na rondzie. Bo jeżeli mówimy o obwodnicy Szczawna-Zdroju... Ale pan dobrze wie, że ona ma iść w kierunku Kamiennej Góry. Tak miała wyglądać obwodnica Szczawna-Zdroju. W kierunku Kamiennej Góry to jest łącznik, który de facto ma stanowić nowy przebieg obwodnicy Wałbrzycha. Wrócę do pytania. Ile z tych domów wybudowano w ostatnich latach? Pan mi powiedział, że no, takie domy są. Czy to znaczy, że budowano, wydawano zezwolenie na budowę w momencie, jak można się było spodziewać, że tędy przejdzie droga? Przy ulicy Daszyńskiego są nowe domy. Proszę pana, nie przypuszczam, żeby wydawano decyzję w ostatnim czasie, w czasie, kiedy pan prezydent jest prezydentem, czyli rozmawiamy tak naprawdę o okresie 2 lat. Natomiast trudno mi powiedzieć, dlaczego wcześniej nie wymyślono koncepcji obwodnicy, bo proszę pana, ja nic nie wiem o obwodnicy do Kamiennej Góry, żeby takie prace były prowadzone i żeby ktoś takie prace prowadził. Więc jeżeli pan wie o takich pracach, to być może chętnie porozmawiamy, ja się też dowiem. Ja jestem oburzony w ogóle faktem, że pewne rzeczy projektuje się właśnie w ten sposób, że najpierw się wykonuje technicznie część obwodnicy, na przykład Szczawna, a dopiero później pracuje się nad koncepcją. Oczywiście powinna być zrobiona całkowita koncepcja takiego miasta jak Szczawno, a dopiero później projekty techniczne rzeczywiście mogą być dzielone pod środki, pod możliwości. Dobrze, ale to, o tym trudno... też to jest dyskusja o drodze, o dalszym przebiegu drogi obwodnicy Szczawna-Zdroju, to myślę, że będzie też na to inna lepsza okazja. Skupmy się na Wałbrzychu. Spotkanie w ratuszu zorganizowano o godzinie 12 w środku tygodnia, gdy prezydent Wałbrzycha reklamował budżet partycypacyjny. Miał czas na to, żeby pojechać do danej dzielnicy, żeby się spotkać o godzinie 16 czy godzinie 17. Czy pan nie uważa, że to jest ryzykowne działanie tego rodzaju i że wzbudzi rzeczywiście niepokój wśród mieszkańców? Poczułem się nietraktowani poważnie. Proszę pana, z racji tego, że prezydent ma zawsze czas dla mieszkańców, jeżeli dysponuje tylko swoim czasem, natomiast tak jak pan słusznie zauważył, to firma La France poprosiła o to spotkanie w ratuszu, o miejsce i wyznaczyła czas tego spotkania. Także to jest spotkanie organizowane przez firmę La France. I myślę, że pan prezydent z całą pewnością jeszcze nie raz się spotka również w Konradowie z mieszkańcami. Zresztą co roku takie spotkania się odbywają, na których również padają te pytania, bo panie redaktorze, ja przypomnę, że o obwodnicy Szczawna już rozmawialiśmy w tym studiu. To nie jest coś, co w tej chwili raptem zostało... Rozmawialiśmy nawet o łączniku tej obwodnicy z ulicą Wysockiego, ale też pamiętam wtedy, że pan mówi, że wyburzenia będą minimalne. 30 domów
to może jednak mieć znaczenie dla tej dzielnicy, bo tam nie, to 30 nie jest domów, jedna z panie redaktorze, dzielnic. 30 domów Wałbrzycha. To przepraszam, ale proszę nie zmieniać tego, co powiedziałem. 30 w ciągu całej obwodnicy, a więc w Szczawnie i w Wałbrzychu. W Wałbrzychu kilkanaście i rozmawiamy o wszystkich budynkach, nie tylko mieszkalnych. Myślę, że Państwo też będą mieli okazję na to, żeby spojrzeć na te warianty, spojrzeć na ich przebieg. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu. Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Druku Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.